Krępice, Damnica, Główczyce, Potęgowo. 10minut.tv. Stworzą teleusługi dla seniorów. Strona główna wiadomości. Stworzą teleusługi dla seniorów. Teleusługi dla seniorów. Twet. 8 gmin z województwa pomorskiego oraz powiat słupski chcą wspólnie realizować projekt pod nazwą Srebrna Sieć. Zakłada on działania skierowane do osób w wieku 60+. Wniosek o przyznanie środków na jego realizację zostanie niebawem złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pod nazwą Srebrna Sieć podpisano 9 sierpnia w Urzędzie Gminy Kobylnica. Wolę poparcia dla działań wyraziła gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski oraz Fundacja Niesiemy Pomoc. Partnerem wiodącym całego przedsięwzięcia jest gmina Kobylnica. Tyle usługi dla seniorów. Projekt Srebrna Sieć zakłada utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne. Chodzi tu m.in. o systemy teleopieki i telemedycyny, ale także rehabilitację domową oraz wdrożenie instrumentów animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu sąsiedzkiego. Adresatami projektu ma być 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 60+. Dzięki Srebrnej Sieci zyskają oni szansę do zwiększenia swojej aktywności w codziennym życiu, ale również zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W tym celu będą mogły korzystać z wypożyczalni sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych w siedzibie PCPR w Słupsku. Dzięki temu 250 osób wraz z ich opiekunami uzyska dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Samorządy, które przystąpiły do realizacji projektu, zadeklarowały również powołanie klubów animacji, punktów usług wzajemnych wolontariuszy senioralnych oraz rad seniorów. Działania obejmują również szkolenia i zajęcia praktyczne dla opiekunów formalnych. Projekt Srebrna Sieć. Projekt zostanie niebawem przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie będzie analizowane pod kątem uzyskania ewentualnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.